To dziś test porównawczy Sanio, Panasa i W304S. Zacznijmy od Sanio. Ton wszędzie na full. Sony Panasie też. Sanio. Panasonic ciszej, ale ładniej. Wyraźniej, wali średnimi. Tak bardziej konturowo brzmi. Basik słychać. Sony. Kurde, ten Sony gra lepiej. Trochę sztuczniej Panasonic mi się wydaje. Sony ma ten bas taki jakby trochę niżej schodzący, mam wrażenie. Czyli rzeczywiście, ten gra lepiej od 203. Tamten nie miał basu. Głośność na maksa. To tam bez sensu, wiadomo, tak na sztukę przetestowane. Te najlepiej parametry zachowuje Panasonic. Ale rzeczywiście, kurde, ten Sony jest lepszy. Chociaż ma głośniki zmienione, ale to też... No tam oryginalne leżą. Co to był za utwór? Ja go znam, ale już nie pamiętam, co to jest. Ja sobie przypomnę, bo leci przecież. Przykurzyło się. A polskie to jest, no przecież. Ja myślę, że, nie wiem, myślę, że to nie polskie jest, ale... O, pamiętam, jakieś na kasetę miałem nagrane. Na kasetę to miałem nagrane. Przy okazji zobaczymy tunel. Miałem tu nagrane Sharpem na kasetę, przypadkowo, ale miałem. Dobra, Sanio odpada już na starcie praktycznie. Czary Mary, przełączyła się stacja, przestroiła się stacja. Nie, niektóre osoby. Wybrać, żeby się... Może być. Korzystać też tej... pamiętam ten utwór. Radio Wiktoria mamy. Tutaj na pewno złapie to ustrojstwo. Bo to ma tą dziwną skalę przecież. Zakręcę je wszystkie. Panią pokatujemy. Najładniejszy z nich wszystkich, no to w sumie jak W303 był, to W303 mi się najbardziej podobał. Ale z tych mi się podoba najbardziej Panasonic. Ten Panasonic akurat nie mój, ale miałem tych Panasów parę. Szukam właśnie teraz tego w idealnym stanie, żeby był. Mogę sobie pozwolić na to, póki ten magnetofon jest śmieszny tani, chociaż już przestaje być śmieszny tani. Bo po 200 zł zaczęły chodzić, a rok temu to do 70 się nie dało ich znaleźć. Bardzo popularny model w Polsce. No, bo trzy dychy chodziły nawet swego czasu. Bardzo popularny w Polsce model. Sanio też był popularny, ale jednak na internecie to trochę mało tego. Sony też były. Bardzo popularny. Trzej królowie w ogóle lat 90. No ten może jeszcze 89, no przyjmijmy 90. Panasonic 94, Sony 91, 92.
zabraknie tchu. Sanio to chyba wszystkie grają tak. To jest typowe brzmienie Sanio właśnie jak 9924. Na połowie gra ciszej od Sanio, ale Sanio, no, Sanio się zesra na większej głośności. A pana Sonic będzie lepiej. I Sony. Soprany ma najlepsze. Naprawdę soprany ma najlepsze. Co ma być, to będzie. Niebo znajdę wszędzie. No to teraz podsumowanie wszystkich trzech. Wiktoria, twoje lato, twoja muzyka. Funkcjonalnie głosuję na pana Sonika. Tuner jest wszędzie, na swój sposób dobry, no nawet uważam, że nawet FM jest trochę lepsze w Sony, może jakieś porównanie nagram. Chociaż też zadać, że Sony, jaki Sony, jaki Panasonic. Bo mój poprzedni w T530 z 2018 roku, co go kupiłem, no 2001 roku, no mam wrażenie, odbierał go, że niż ten, a ten jest 96. Ten odbiera lepiej, mam wrażenie. No inna płytka. Funkcjonalnie Panasonic, do tego no, dochodzi AUX. Magnetofony są najtwardsze, dźwięk jest bardzo przystępny, fajnie się tego słucha. Na drugim miejscu Sony za dźwięk, chociaż mechanicznie jest najgorszy, najmniej wytrzymuje. A najsłabszy będzie Sanio dźwiękowo. No, jeszcze kiedyś je pokręcę może, ale mówię, no wygrał Panasonic, Sony, Sanio. Jeszcze będzie jeden test dzisiaj prawdopodobnie.